chociaż ten to niczym nie rządzi. Już któryś długopis wypisał, likwidując Polskę. Proszę. Witam wszystkich. Chciałabym nawiązać do tego, co pan prezydent powiedział. Mówi nam wyraźnie, że jesteśmy Słowianami, ale myśmy zapomnieli również o tych swoich korzeniach. Sprawa podstawowa, bo nasza historia zaczyna się niby od Mieszka, ale sięgając głębiej, to mamy Lechitów i te, jest dokładnie przed nami to ukrywane. Ale Lechici i Słowianie byli potężnym narodem. Myśmy wszyscy zapomnieli o tych swoich korzeniach. I teraz to, co się dzieje, generuje ogromny strach. A ten strach może spowodować, że ulegniemy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I nasz strach jest pokarmem dla nich. Oni uważają się za nadludzi. Tak jak to było za II wojny światowej. I proszę was wszystkich, odwróćmy tą sytuację. Przypomnijmy sobie, kim jesteśmy. Każdy z was powinien powiedzieć, jestem Słowianinem, jestem Lechitą, ale przede wszystkim jestem dzieckiem Boga. I druga prawda, ukrywana przez wszystkich, Słowianie są dziećmi Słońca. I każdy z was od dzisiaj, jeżeli powie sobie, jestem dzieckiem Słońca, być może aktywuje w sobie tą moc, bo my wszyscy ją mamy. Nie tylko... Tak. Jakiego Słońca? No jakiego Słońca? A nie wie pani, jakie światło jest Słońce? To jest częstotliwość. Bóg. To jest energia. Tak, jesteśmy... Niech pani będzie ostrożna, bo Słońce to jest Bóg Ra i Re. Nie, Słońca i nie Księżyca. Mamy pewnych tak, rzeczy. Tak. Nie, my jesteśmy nie, energią. Pani racji. Energią częstotliwą. Pan jest od Gai. Pan jest od Gai. Proszę ze mną nie dyskutować. Ale proszę panią. Proszę pana, bogini Gaja to nie Bóg. Dobrze? To ja nie jest bogini Gaja. Tak samo Bóg Słońca, nie, to nie Izraela. Chodzi o Boga Słońca, a, tylko chodzi w ogóle o gwiazdy, że jesteśmy dzieckiem, nie tylko, mamy połączenie, nie tylko z Ziemią i z niebem, ale również z gwiazdami. I o to chodzi. No, taka jest prawda. Nie wolno nam mieć tego połączenia, da mi pani? No proszę. Nie wolno mieć połączenia z gwiazdami, dlatego że tam są obce cywilizacje pozaziemskie. Nie możemy wierzyć w Boga Słońce, bo to jest Re i Ra. Ale nikt nie mówi, że najwyższe jest nad nami, a kiedyś zostały ścięte drzewa Edenu i byliśmy na jednej ziemi, tylko byli Polacy, była tylko jedna mowa, jeden naród. Dlatego to my jesteśmy narodem wybranym, nie inni. No tak. Ale nie jesteśmy dziećmi Słońca. Ale to jak? Nie wolno w ten sposób mówić, nie jesteśmy... Ale Słońce należy do tego świata. Pani, tak, ale nie możemy łączyć się z obcymi cywilizacjami ani z aniołami. A nie, absolutnie nie absolutnie, wolno. Absolutnie, bo to jest inny genotyp. To jest genotyp diabelski. To są zmienione smoki. Ale ci, którzy liczą na to. To jest w naród wybrany Jahwe właśnie. To są smoki, żmijo smoki. No, to i na tym czasie to jest bardzo, bardzo nie trudny ma, temat. Nie mamy nic wspólnego z tym. No właśnie, dlatego proszę nie łączyć, bo nie wolno nam się wiązać z aniołami, ani z ludźmi innych ras, z gwiazd. Ale jesteśmy dziećmi Boga i to zapomniane. Dziećmi Boga najważniejsze. Słuchajcie.